Jeśli chcesz zamienić reklamę w maszynkę do zarabiania pieniędzy, jeżeli chcesz zarabiać pieniądze nawet wtedy, kiedy śpisz, to w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zarabiać powyżej 2 milionów rocznie, wykorzystując płatną reklamę, nawet jeżeli teraz tracisz, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Świetnie, możemy teraz przejść do treningu. Jeżeli mówimy o pozyskiwaniu klientów, to ja wyróżniam trzy strategie. Nieważne, czy korzystasz z Facebook ads czy z Google Ads, ja wykorzystuję, znaczy ja wykorzystuję, ja rozróżniam trzy strategie. Pierwsza strategia polega na tym, że pozyskujemy klientów jednocześnie zarabiając pieniądze. Czyli włączamy reklamy, ludzie wchodzą na naszą stronę, kupują nasz produkt i po odliczeniu kosztów reklamy jesteśmy na plusie. To jest pierwsza strategia, to jest tak zwany święty Gral, ponieważ wszyscy tak chcą robić, i wszyscy chcą w taki sposób działać. Czyli włączysz sobie reklamę, idziesz spać, a ta reklama zarabia dla Ciebie pieniądze, jesteś na wakacja i ta reklama dla Ciebie zarabia pieniądze. Druga strategia polega na tym, że wychodzimy na zero, czyli reklamujemy się znacznie bardziej agresywnie, ale nie zarabiamy na pierwszym, tak jakby na pierwszej transakcji z klientem. Co to oznacza? Że wydajemy pieniądze, przykładowo wydajemy 100 zł, zarabiamy 100 zł i mamy zero w portfelu. No i ktoś by pomyślał sobie, Adrian, no przecież to nie ma w ogóle żadnego sensu. A no ma. A jaki sens? No bo już masz klienta. Jeżeli masz klienta, czyli dokonałeś rzeczy bardzo trudne, czyli zdobyłeś kogoś, przekonałeś obcą osobę tego, żeby zaufała ci i wydała pieniądze. I mając klienta, to nie jest tak, że klient zazwyczaj w sklepie kupuje jeden produkt. Zazwyczaj kupuje ich potem więcej, jeżeli szczególnie jest zadowolony z pierwszego produktu. Co oznacza, że wracając do Twojego sklepu, już na tym kliencie zarabiasz. Czyli na przykład w moim wypadku ja sprzedaję jakiś tani kurs klientowi, klient jest zadowolony i potem wchodzi we współpracę ze mną. Więc ja zarabiam na takiej współpracy. Może nie muszę zarabiać od razu, ale już jestem w stanie zarabiać potem. No i teraz kolejna zabawa to już jest zabawa dla dużych chłopców czyli pozyskujemy klientów na stracie. Co to oznacza? Że ja mogę dzisiaj wydawać pieniądze, Pozyskując klienta za pomocą płatnej reklamy i tracić teoretycznie, ale w długiej terminie, w długiej perspektywie zarabiać pieniądze. I to jest najlepsza strategia z tego względu, że jestem w stanie wydać na pozyskanie klienta znacznie więcej niż inni, przez co mogę przepompować więcej pieniędzy w reklamę, a ten, kto jest w stanie wydać więcej na pozyskanie klienta, ten na rynku wygrywa. Jest to strategia dla dużych chłopców, i o tym będziemy sobie za chwilę mówili, ponieważ tą strategią, Jesteś w stanie zdominować praktycznie każdy rynek. Dobra, więc przejdźmy dalej. No i teraz właśnie, co wybrać? Widzisz, większość ludzi, przynajmniej z tymi, którymi ja się spotykam, a na mojej grupie. Takiego mentoringu rocznego jest ponad 1300 autorów i trenerów, to większość ludzi chce zarabiać tu i teraz, czyli oni chcą włączyć reklamy dzisiaj i najlepiej, żeby dzisiaj te reklamy już zarabiały dla nich pieniądze. No, fajnie to brzmi, no bo wydaje na przykład 2000 dziennie na reklamę, wracam mi 5 albo 6000, no i mogę sobie prowadzić fajne życie, mogę zajmować się swoim hobby, jeździć po w różnych krajach, zwiedzać je, przebywać na wakacjach. I zarabiać pieniądze. Problem polega na tym, że jest to stosunkowo trudne w długim terminie, co oznacza, że na początku możesz dojść do takiej sytuacji, że trafisz z produktem w rynek, ten produkt się zaczyna świetnie sprzedawać, faktycznie masz taki efekt, że wydajesz 2000 i wraca do ciebie 6000 albo 7000. Ale potem, im bardziej nasycisz rynek, tym to się staje coraz trudniejsze. Potem zaczynają rosnąć ci koszty reklamy, trafiasz do coraz to bardziej przypadkowych osób i ta konwersja zaczyna spadać. W pewnym momencie, na przykład, już nie zarabiasz i większość osób w tym momencie wyłącza reklamy, co jest oczywiście błędem. Ale jeżeli masz odpowiednią strategię, to możesz tracić pieniądze. I zarabiać pieniądze. Ja wiem, że to się wydaje nielogiczne i ciężko to ludziom zrozumieć, dlatego ten materiał jest trochę bardziej zaawansowany niż zwykle, ale pokaże ci coś, co po prostu rozsadzi ci umysł i pozwoli ci zdobyć taką dużą przewagę na, na rynku, że sam się zastanawiałem, czy w ogóle nagrywa ten materiał. I to jest dla osób, które chcą zarabiać powyżej 2 milionów rocznie. Czyli jeżeli jesteś osobą, która by chciała zarabiać na swoich kursach, szkoleniach, usługach powyżej 2 milionów rocznie. To powinieneś zastosować tą strategię, gdzie tracisz przy pierwszej transakcji, pozyskując więcej klientów niż konkurencja, a zarabiasz po prostu w czasie. I jak ja w ogóle do tego doszedłem? To nie jest tak, że sobie to sam wymyśliłem. Byłem kiedyś w takim szkoleniu Agory Financial, to jest taka międzynarodowa firma, która sprzedaje różnego rodzaju kursy, szkolenia, są najwięksi na rynku. Oni zarabiają miliard dolarów rocznie, czyli zarabiają naprawdę duże pieniądze. I byłem na szkoleniu z reklamy u nich, i oni zrobili coś fajnego: pokazali taki slajd, który teraz Ty, ty tutaj widzisz, gdzie wydali na pozyskanie klientów 7 928 118,97 dolarów. Ale. W pierwszym rzucie zarobili 3 477 243,24 dolary. ,243. Czyli można powiedzieć, że sporo stracili. Wydali więcej niż wróciło do nich. No i to jest taka sytuacja, w której jest bardzo wielu autorów, trenerów, coachów, firm usługowych, nawet firm e-commerceowych, gdzie wydajesz pieniądze, gdzie wydajesz 10 tysięcy, a wraca 7 tysięcy. I większość ludzi w tym momencie panikuje. Agora miała tutaj CPA. Na poziomie 176 dolarów, czyli koszt pozyskania klienta wynosił 176 dolarów. A reklamowali eBooka za 47 dolarów, plus był tam jakiś absurd jeszcze do tego. Ale teraz ludzie powiedzieli, że dla nich takie wyniki są, właśnie ci przedstawiciele Agory powiedzieli, że takie wyniki dla nich są ok, ponieważ oni to już policzyli, że nawet przy takiej stracie gdzieś po 60 dniach zaczynają zarabiać. Ponieważ znają wartość klienta w czasie. Jak to, jak to działa? To trochę działa jak Netflix, tak? Czyli oni głównie sprzedają subskrypcje. I ta subskrypcja tam powiedzmy kosztuje. To jest, w ogóle oni mają bardzo ciekawą ofertę, bo oni mają tak, i e buka za 47 dolarów dostaniesz za darmo, jeżeli zasubskrybujesz nasz membership. Czyli taki, taki program subskrypcyjny coś jak Netflix. I teraz powiedzmy, statystyczny klient niech jest 5-6 miesięcy w takim Netflixie. Z wiedzą i na razie się okazuje, że już nie tylko możesz wydać na klienta te 47 zł, czy tam 47 dolarów, ale możesz wydać znacznie więcej, bo klient w czasie 3, 4, 5 miesięcy wydaje więcej pieniędzy w Twojej firmie. Ja wiem, że to może by wydawać się w tym momencie skomplikowane, ale chcę, żebyś miał po prostu wizję większej strategii. Czyli ty możesz stracić dzisiaj, w tym pierwszym miesiącu, jeżeli wiesz, że w drugim i w trzecim, w czwartym, piątym miesiącu przyjdą do Ciebie pieniądze. Czyli my dzisiaj wydajemy więcej na pozyskanie klienta niż nasza konkurencja, ale my nie myślimy tak krótkoterminowo, nie mamy klapków na oczach, tylko myślimy długoterminowo. Co będzie za dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy. I Agora sobie policzyła, że po 60 dniach wychodzą na zero, a potem zaczynają zarabiać. Czyli oni są w stanie wydać. Więcej Więcej niż ich konkurencja, na przykład dwukrotnie, trzykrotnie więcej na pozyskanie klienta, bo wiedzą, że za 60 dni będą na zero, a na przykład za 90 dni będą na plusie. Oczywiście to nie jest strategia dla osób, które dopiero zaczynają, bo no to nie jest dla osób, które dzisiaj napisały pierwszego e-booka. Z tego względu, że zaraz powiem Ci, dlaczego. Powiem Ci, co potrzebujesz, żeby to dla Ciebie działało. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, żebyś miał taki obraz, taki coś w głowie, że możesz dzisiaj tracić, kupując reklamy, a ostatecznie i tak zarabiać. Na pewno słyszałeś o takiej osobie jak Grand Cardon. Czy Grand Cordon? Ciężko powiedzieć, jak teraz to się wymawia. Na pewno słyszałeś o takim bardzo ekscentrycznym miliarderze, który, który też przy okazji jest twórcą różnego rodzaju szkoleń, z inwestowania, szkoleń z tego, jak być bogaty i w ogóle. Człowiek zaczynał od tego, że, że sprzedawał samochody, potem sprzed, uczył ludzi sprzedaży samochodów, ogólnie uczył sprzedaży i dzisiaj jest miliarderem. I jak on to zrobił? Zobacz, jeżeli wejdziesz na jego sklep, to na przykład możesz sobie zamówić jego książkę, która kosztuje 34 dolary. Ale prawda jest taka, że on na tej książce raczej nie dorobił się tych wszystkich fajnych rzeczy, które tutaj ma, nie dorobił się tych miliardów, milionów, tylko on ma dużo mądrzejszą strategię. Gdzieś na YouTube trafiłem na rozmowę, na wywiad z gościem, który zajmuje się reklamą w jego firmie i powiedział, że oni zarabiają na biznesie szkoleniowym 56 milionów dolarów rocznie. Czyli całkiem dużo. Przypuszczam, że to jest przychód, że to nie jest czysty dochód. Przypuszczam, że dochód gdzieś będzie w granicach Powiedzmy miliona, dwóch milionów dolarów miesięcznie. Co i tak jest całkiem dobrym wynikiem, nie? Jeżeli byś mógł zarabiać milion czy dwa miliony dolarów yy, miesięcznie. Ale cała magia jest gdzieś zupełnie indziej. Oni potem mają klientów, zdobywają ich zaufanie i zapraszają ich do wspólnych inwestycji w nieruchomości. I tam są największe pieniądze. Majątek Granda yy, yy, Cordona wynosi w tym momencie 1,3 miliarda dolarów. I on nie zarobił tego na biznesie szkoleniowym. Biznes szkoleniowy jest tylko po to, żeby pozyskiwać klientów, żeby zdobywać zaufanie. Czyli to jest tak zwany front-end. A back-end to są nieruchomości. Ponieważ jeżeli ty pozyskasz, powiedzmy, 10 tysięcy, 20 tysięcy klientów, to statystycznie na przykład 2-3 tysiące będzie miał nadwyżki finansowe, które potem można ulokować w nieruchomościach. I ty bierzesz od nich pieniądze, tak jak robi to Grant Cardon. Następnie idzie do banku, zastawia te pieniądze, lewaruje się na przykład razy 10, czyli ma 10 milionów, bierze 100 milionów i buduje nieruchomość. Nieruchomość następnie wynajmuje lub sprzedaje, dzieli się zyskiem z ludźmi, którzy mu dali pieniądze. I na tym zarabia, ale to jest coś, czego nie widzi konkurencja. Znaczy, przypuszczam, że jego konkurencja to zna, ale większość ludzi tego nie widzi. Pieniądze są tam, gdzie ich bardzo często nie widać. I właśnie w taki sposób. Ten gość został miliarderem. Netflix, ty wiesz o tym, że przeciętny użytkownik Netflixa zostaje z nimi 25 miesięcy? I teraz zobacz sobie, to nie jest tak, że każdy zostaje 25 miesięcy. To jest tak, że jeden zasubskrybuje wersję trialową Netflixa powiedzmy na miesiąc, ewentualnie na dwa i potem rezygnuje, ale będzie taki, który będzie oglądał powiedzmy 3 lata albo 4 lata. Ja jestem przykładem, ja mam subskrypcję Netflixa chyba od 3 czy 4 lat, a oglądam go raz w miesiącu. I po prostu zbiera mi z karty i tyle. I statystycznie oni policzyli, że przeciętna, przeciętny taki użytkownik zostawia 20, zostaje z nimi 25 miesięcy. Czyli jeden klient jest wart 291 dolarów, a nie na przykład 14 dolarów. I teraz, jeżeli Ty wiesz, że twój statystyczny klient jest wart 291 dolarów, to ty możesz wydać 100 dolarów, nawet jeżeli na początku zarobisz 14 dolarów, bo ostatecznie wiesz, że w czasie i tak zarobisz. Dlatego pokazuje ci coś mega, już takiego bardziej zaawansowanego, ale jeżeli przyjmiesz zupełnie inne myślenie niż ludzie na rynku, to będziesz bogaty. Coś ci pokażę, mój ostatni miesiąc listopad, to są prawdziwe dane. Sprzedałem 50 sztuk Projektu X. To jest mój produkt za 97 zł. Zarobiłem na nim 4416 zł i 16 groszy, czyli nie jakieś wielkie pieniądze. Na piwo i batoniki starczy. Miałem też wersję taką bardziej ulepszoną, droższą z upselem i sprzedałem 26 sztuk za. Yy, zarobiłem na tym 5263 44 zł. 44 grosze. Sprzedałem też 27 sztuk z automatu wyzwania 21 dni na 8, 8, 812 zł. i jeszcze tam parę takich drobniejszych rzeczy. Ale powiedzmy, że sprzedałem na froncie 109 produktów za 10 tysięcy zł. No, ktoś może powiedzieć, no fajnie, na e czy tam małych kursach 10 tysięcy miesięcznie. No, piechotą nie chodzi, tak, ale nie przy mojej skali biznesu. I na backendzie, czyli na moim Takim większym e, programie treningowym, który jest dużo bardziej rozbudowany, gdzie ludzie mają kontakt ze mną, gdzie spotykamy się co, 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 spotykamy się co sobotę na konsultacjach, gdzie mają dostęp do wszystkich moich skryptów, programów treningowych, do moich reklam i tak dalej, gdzie mają dostęp do mnie, ja na tym zarabiam. I to jest znacznie droższe. Więc ponad 200 tysięcy zarobiłem tam, gdzie większość tego nie widzi. Co więcej, z usług zarobiłem około 100 tysięcy złotych. Mam kilku klientów na usługach to napisałem około 100 tysięcy złotych, bo to jest w czasie podliczania. Kiedy nagrywam ten materiał jest dopiero 1 grudnia i po prostu podliczamy to. A nie, nie, nie ja, tylko moi partnerzy podliczają, ile muszą mi wypłacić prowizji. Ale około gdzieś 100 tysięcy złotych, zł jeszcze zarobiłem na, 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 na usługach. Czyli tutaj, gdzieś na wstępie jest 10 tysięcy, wydałem nie wiem, na reklamę ze 34 tysięcy, czyli jestem w plecy. Ale na back-endzie zarobiłem ponad 300 tysięcy, nie? Czyli zwrot inwestycji jest tam, gdzie go nie widać. I tam są największe pieniądze. I dzielę się z Tobą tym, to jest super ważna informacja dla Ciebie, jeżeli interesujesz się internetowym biznesem i chcesz faktycznie zarabiać powyżej 2 milionów rocznie. Pieniądze są tam, gdzie ich bardzo często nie widać. Na tak zwanym back-endzie. To tak jak mówię: Netflix sprzedaje Ci trial za, nie wiem, 7 dolarów, za dolara na 30, 30 dni. Na przykład inwestując w ciebie 70 dolarów, bo wie, że przeciętnie zostawić 200 dolarów, tak? Albo tam 300 dolarów ich firmie. I to jest prawdziwa magia. Na tym się robi duże pieniądze w reklamie. I teraz są dwa pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć. Ile możesz wydać na pozyskanie klienta? Ile możesz wydać? To wiesz, ile jest wart przeciętny statystyczny klient w Twojej firmie? Tak jak Netflix sobie to policzył, że to jest 300 dolarów. To ty w tym momencie wiesz, że możesz wydać 150 dolarów, nawet 150 dolarów na pozyskanie klienta. Nie 14 dolarów, jak, jak się większość ludziom wydaje, bo możesz pozyskiwać klientów na stracie. No i kolejna kwestia, jak poradzić sobie z ciągłymi rosnącymi kosztami reklamy. Koszty reklamy będą cały czas rosły. Jak ja zaczynałem 14 lat temu, to ja kupowałem kliknięcia w Google po, jedny, po, jednego, po jednym groszu, tak? No dzisiaj kupisz takie kliknięcia powiedzmy po 2 złote. Więc sytuacja się zmieniła, te koszty będą cały czas rosły, ale to nie musi oznaczać, że twój biznes utonie. Twój biznes powinien wyglądać jak góra lodowa, czyli to, co widać, to jest 10%, tam, gdzie są pieniądze, to jest 90%. I ja właśnie tego chcę się nauczyć, żebyś myślał niestandardowo, nieszablonowo, żebyś myślał o tym, że okej, okay, dobra, ja na tym froncie stracę, ale zarobię gdzieś indziej, gdzie większość osób tego nie widzi. Zarobię na tak zwanym back-endzie. Dobra, to idziemy dalej. Jak zwiększyć swoje możliwości? Ludziom się wydaje, że sama optymalizacja oferty wystarczy. Nie. Ważniejsza jest strategia, twój mindset. Tak jak mówi się o tym, że w biznesie zarabiają najwięcej ci, którzy mają dobry mindset, którzy mają odpowiedni sposób myślenia. I to nie chodzi o żadne wizualizacje, bogactwa, afirmacje, i inne pierdoły coachingowe, które wciskają wam ludzie. Jeżeli chcesz mieć pieniądze, jeżeli chcesz być bogaty, to musisz myśleć jak przedsiębiorca. Musisz myśleć zupełnie innymi kategoriami, i to tak naprawdę pozwoli ci robić duże rzeczy. Dobra, więc w takim razie, jak możesz zwiększyć swoje możliwości reklamowe? Jak możesz wydawać więcej? Przepraszam? Okej, okay, więc wracajmy do tematu. Jeżeli chcesz zwiększyć swoje możliwości zakupowe, chcesz wydawać więcej na pozyskanie klienta niż twoja konkurencja, chcesz być po prostu mistrzem gry, to możesz bardzo proste triki zastosować. Po pierwsze, możesz prowadzić tak zwany upsell. Albo cross-sell, czyli możesz, klient kupuje u ciebie, powiedzmy, to jest iPhone 15, tak, a ty mu sprzedajesz obudowę zaraz do tego, czyli sprzedajesz mu tak zwany produkt cross-sellowy, dodatkowy, który jest komplementarny z tym produktem, albo na przykład kupuje iPhonea 15, a mówi mu, hej, kup iPhonea 15, ale kup tego iPhone'a Pro Max, i w taki sposób działasz, czyli abstrahujesz go do wyższej wersji. Możesz tak zwane, tak zwane bump offer dawać, czyli możesz dawać takie oferty, które wyświetlają się już na kasie. Zaraz sobie, zaraz sobie to omówimy, bo Ci zaraz to pokażę. Możesz zbudować zespół, który telefonuje do klienta, opiekuje się tym klientem i pyta, co jeszcze potrzebujesz, automatycznie sprzedając mu więcej. Możesz też. Dodawać usługi do swoich kursów, czyli na przykład masz kurs o tym, jak robić reklamy na Facebooku, ale dodajesz usługę robienia e, reklamy, czyli klient kupuje kurs, dochodzi do wniosku: OK, ten gość ma wiedzę, ale ja nie mam czasu, to to mogę mu zlecić. I automatycznie zwiększa się wartość klienta w czasie. Możesz włączyć reklamy tylko dla swoich klientów. Możesz importować ludzi ze swojej bazy mailingowej, albo masz ludzi na fanpage'u czy na Instagramie, którzy ci śledzą, i im wyświetlać reklamy. Na bardzo małym budżecie możesz zarabiać duże pieniądze, i to jest bardzo ważne. Jeżeli coś takiego robisz, wyświetlasz reklamy swoim byłym klientom, to używaj bardzo małych budżetów, bo wtedy to dużo lepiej działa. Możesz być ustawiony tak zwany follow-upy pozakupowe, czyli klient kupuje od ciebie kurs, e-booka czy cokolwiek innego, a ty masz ustawioną serię maili, która wychodzi na przykład dwa razy w tygodniu, przez następne pół roku, w których dajesz mu jakąś wiedzę, a przy okazji sprzedajesz kolejny produkt. Kolejna rzeczą, którą możesz zrobić, to jest dodać kolejne źródła ruchu. Tym automatycznie jesteś w stanie pozyskać więcej klientów, bo na przykład się na Facebooku, dokładasz Google Ads, dokładasz TikTok Ads. Jesteś w stanie automatycznie w tym momencie jeszcze zwiększyć swoją skalę. To, to, to też co fajnie działa, to są SMS-y. Czyli na przykład robisz jakąś specjalną ofertę dla klientów i wysyłasz im SMS-a, bo czasami jest tak, że ktoś nie odbierze maila, ten mail trafi do spamu, możesz wysłać SMS-a. Ja jeszcze robię kiedyś coś takiego, że wysyłamy moim klientom prawdziwe listy, prawdziwe, tradycyjne listy, gdzie dawałem e, dodatkowe oferty. To naprawdę bardzo fajnie działa, ponieważ można maila zignorować. Ale listu raczej nie zignorujesz. Więc to też bardzo, bardzo dobrze działa. Możesz zarabiać na programach partnerskich. Ja pokazywałem moim klientom bardzo ciekawego człowieka. gość sprzedaje e za 79 dolarów i zarabia 300 milionów dolarów rocznie. Jak on to robi? e jest o tym, jak oszczędzać pieniądze, jak inwestować mądrze i tak dalej. Ale to, co on robi potem, to on poleca ci różnych. Kredytodawców, tak? Nie, to, to nie jest dobre słowo. Brokerów kredytowych, ale no, po prostu takich doradców kredytowych, tak, w Polsce. Poleca ci różne firmy, które pozwolą Ci te pieniądze zainwestować mądrze, i tak dalej, a on od wszystkiego ma prowizję. To tak samo jak ja. Ja sprzedaję moim klientom kurs, polecam oprogramowanie w tym kursie, z którego sam korzystam, które jest bardzo dobre, wypróbowane. A jak ktoś kupi to samo oprogramowanie, to dodatkowo jeszcze mam prowizję. Więc możesz do swoich produktów dać jeszcze linki do swoich partnerów albo ludźmi, do ludzi, z którymi, z którymi współpracujesz. Możesz też, jeżeli nie masz już więcej produktów ty, bo tak czasami bywa, to możesz na przykład dogadać się z kimś, z jakąś firmą. I ty polecasz tą firmę, ale w zamian masz z tego prowizję. Czyli przykładowo jesteś architektem, sprzedajesz projekt domu za 5000 i mówisz: hej, ja mam świetną firmę budowlaną, jedną, drugą lub trzecią. I jak dokonasz dealu, znaczy jak klient dokona dealu z tamtą firmą, ty masz odpalaną prowizję. I może się okazać, że na tej prowizji zarobisz znacznie, znacznie większe pieniądze. Następna rzecz to są membershipy, czyli takie strony typu Netflix, ale na przykład zamiast sprzedawać klientowi kurs, możesz sprzedawać mu dostęp abonamentowy do jakiejś wiedzy i klient płaci ci co miesiąc. Czyli nie musi od razu z góry zapłacić, tylko płacić co miesiąc, a co powiedzmy tydzień uwalnia się dodatkowa porcja wiedzy dla tego klienta. Możesz też prowadzić punkty lo 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 lojalnościowe, tak? E więc możesz prowadzić punkty lojalnościowe, które potem klient może Użyć do tego, żeby na przykład kupować jakieś Twoje produkty czy usługi po dobrych cenach. I to, co bardzo, bardzo zwiększa możliwości, to jest tak zwany produ produkt high ticket. Produkt high ticket, czyli drogi produkt, drogi jakiś kurs z opieką, z mentoringiem, nawet z usługą, to jest coś, co bardzo mocno podnosi wartość klienta w czasie. Dzieje się tak, ze względu na to, że możesz mieć dużo mniejszą bazę klientów, którzy płacą znacznie więcej, i jeżeli masz produkt za 5000 tysięcy albo za 10 tysięcy, powiedzmy masz produkt za 10 tysięcy, tak jak jeden z moich klientów ma produkt za 10 tysięcy, to my możemy wydać nawet 5000 tysięcy złotych, zł na pozyskanie klienta. Czyli my możemy mieć bardzo drogie koszty reklamy, bardzo drogie koszty za lida, za kliknięcie. A i tak na, na tym bardzo dobrze zarabiać. Ze względu na to, że mamy produkt high ticket, na który jest duże zapotrzebowanie, możemy pozwolić sobie na wydanie na klienta znacznie więcej niż nasza konkurencja. Jeśli konkurencja ma, powiedzmy, kurs za 500 zł, to mogą wydać 300, 250 na pozyskanie klienta. A my możemy wydać 6000. Co więcej, my możemy tak ustawić biznes, że będziemy książkę dawali za darmo, za koszt wysyłki tylko, bo jeżeli wiemy statystycznie, że część tych klientów wróci i kupi potem ten drogi back-end. Tak, ten drogi backend, jak tak robi Grand Cardon, to wtedy nam to się może bardzo dobrze opłacić. I wpisałem i tak dalej z tego względu, że są różne sposoby. Naprawdę są różne sposoby, żeby podnosić wartość zamówienia i wartość klienta w czasie. Ja tutaj mówiłem tylko niektóre. Teraz przejdziemy sobie do mojego projektu X, żebym ja Ci pokazał, jak to wygląda u mnie w praktyce. Okej, okay, więc teraz pokażę Ci, jak to działa w praktyce. Przejdźmy sobie do strony mojego projektu X. Więc jeżeli wejdziemy sobie na ofertę, to jak widzisz, tutaj mamy ofertę produktu. I teraz zejdźmy sobie na sam dół, gdzie możesz ten produkt zakupić. Więc jak widzisz, ten produkt kosztuje zaledwie 97 zł, ale ja chciałem zwiększyć wartość zamówienia, tak, żeby ludzie wydawali więcej, przez co dzięki temu też przecież, o, włączyła nam się oferta. Ok. Dobra. Więc dzięki temu, że ja zwiększyłem wartość zamówienia, mogę też wydać więcej na pozyskanie klienta. Zobacz. Wpiszemy sobie do jakieś dane. Przejdziemy dalej. teraz wyskoczy ci oferta tak zwana apselowa. To jest to, o czym mówiłem tutaj. Czyli mówimy, że możesz naprowadzić Apsel lub cross. I zaraz przekieruję Cię. Akurat mam tutaj teraz dosyć wolny internet. OK, więc zaraz. Na kolejnej stronie mamy możliwość zupgradowania do 249 zł. I teraz to, co jest ważne, to jeżeli ktoś się zdecyduje, to przechodzi do strony kasy. I tutaj mamy możliwość dokupienia paru rzeczy, czyli to są tak zwane bump offer. O tym mówiłem wcześniej, to są bumpy. I jeżeli się zdecydujesz na te bumpy. To automatycznie znowu wartość zamówienia się zwiększa, zobacz. Automatycznie zaraz dodało kolejne rzeczy i automatycznie powiększyło wartość zamówienia o 37 i o 27 zł, więc wychodzi 313 i z tych 97 zrobiło się już 313. Oczywiście statystycznie tylko jakaś część, os jakaś część osób to bierze, większość osób tego nie bierze, tak ale jakaś część osób zazwyczaj bierze tą ofertę abselową. I dzięki temu jestem w stanie wydać na pozyskanie klienta znacznie więcej. No i teraz prawdziwa magia dopiero dzieje się po tym, ponieważ jeżeli ja zdobywam klienta i ten klient widzi, że mój produkt jest świetny, że mu pomaga, że rozwiązuje go problem, jest potem skłonny na przykład wykupić mój roczny mentoring albo też. Potem, jeżeli widzę, że klient jest bardzo perspektywiczny, to jestem w stanie zaproponować mu usługę, a tym samym moja wartość zamówienia rośnie, i dzięki temu jestem w stanie pozyskiwać klientów na stracie na samym początku. I zarabiając później. To nie jest tak, że ja zawsze pozyskuję klientów na stracie, bo bardzo często jest tak, że wychodzę na zero albo nawet zarabiam na tym. No tak, tutaj te, też tak, tutaj akurat na, na tym konkretnym projekcie w tym miesiącu straciłem. Zarobiłem na back i na usługach, ale mogę bardzo często zarabiać nawet przy tym pierwszym kroku. Choć moim celem nie jest zarabianie, nawet nie jest wychodzenie na zero, tylko jest zmaksymalizowanie ilości klientów, ze względu na to, że potem mogę na tych klientach odbić się na back albo na usługach. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz pomocy i chciałbyś, żebym Ci pomógł z płatną reklamą, jeżeli chciałbyś, żebym pomógł Ci z stworzeniem i zarabianiem na kursach, to możesz wejść sobie teraz na link, który znajduje się pod tym nagraniem. Będziesz miał ten, ten dokument, klikasz sobie tutaj, otwierasz i możesz wypełnić krótką ankietę. My się z Tobą skontaktujemy, zadzwoni do Ciebie ktoś z mojego zespołu i przedstawi Ci warunki współpracy. Więc dziękuję za uwagę, widzimy się w następnym nagraniu.